Siemanko ludziska, dzisiaj dobrze wam znany z WRC 2 Extreme Hyundai Accent WRC 3, czyli tak jak powiedziałem, samochód, którym poruszałem się w WRC 2 Extreme w ubiegłej edycji tej gry. Standardowo historia samochodu, kto chce, to sobie tutaj przetłumaczę, przeczyta, bądź jeżeli zna angielski. Jedziemy dalej, statystyki zespołu też nie są zbytnio oczywiście powalające. Techniczne aspekty pojazdu, 4 cylindry, właściwie wszystko jest to samo co poprzednie, tylko tutaj wiadomo, troszkę inne są gabaryty. 3D Explorer, także otwórzmy sobie tego Hyundai'a. Oczywiście to był ostatni rok, 2003, w którym Hyundai jeszcze występował, później oczywiście marka się wycofała i wróciła dopiero bodajże chyba w 2015 roku bądź w 2016 chyba dopiero, jakoś tak chyba, no nie wiem, nie jestem aż tak bardzo w temacie, także możecie mnie poprawić. No i oczywiście momencik, zobaczymy sobie wideo od teamu. Bardzo fajnie, no i WRC Evolution, tutaj za dużo nie mam do pokazania, także wybierzmy sobie Hyundai'a. Kierowców, jakich tutaj mamy do wyboru, to oczywiście Armin Schwarz, jak dobrze czytam, Freddy Loix. Ja oczywiście standardowo sobie wybiorę przypuszczalnie Schwarza, ale tutaj sobie możecie poczytać profil Armina. Personalnie 90 występów. Jeden raz wygrał, tylko żadnych tytułów mistrzowskich, także w sumie cieniast tak naprawdę. A jak się jego drugi kolega tutaj prezentuje z teamu, zaraz zobaczymy. Personalnie, o, jeszcze gorzej nawet niż Schwarz, także kompletnie dupa blada. Dobrze, to bierzemy sobie Armina. I wydaje mi się, że tutaj tak, że tak powiem, ten Hyundai kojarzy mi się tutaj z Argentyną, więc wybierzmy sobie pierwszy stage, najprostszy jakiś tam, chociaż ja wiem, czy najprostszy, 6,5 km, więc macie sobie tutaj do obejrzenia ponad 3 minuty Hyundai'a. Bawcie się dobrze i lecimy. Right.
No i moi drodzy, mamy koniec. Także tak się prezentuje Hyundai. Troszeczkę zobaczyliście sobie również model zniszczeń w tej odsłonie. Oczywiście jest ten model znacznie poprawiony względem części drugiej, czyli WRC 2 Extreme. No i co? Właściwie do końca zostało nam jeszcze do omówienia, a raczej do zaprezentowania dwa samochody. Będzie to Citroen Xara oraz Peugeot 206, ale to już w następnym odcinku, także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, hej hej!